No i mamy Murzyna, panowie. Dobra, słuchajcie mnie. Przypominam o używaniu. Czyli jesteście trójka, tak? Kontrola. Jeśli tego nie macie, to się nie odzywacie zupełnie, jeśli grupy macie. Słuchajcie, tak. Słuchaj, robimy buddy teamy. Jest tak. Smoku z moju i intruzik za redem, a ja latam między wami. Słuchajcie mnie uważnie przede wszystkim. Czekajcie, reset kubinu. Ja będę mówił krótko i na temat dzisiaj, szczególnie że gramy z ludźmi, którzy posiadają mózg, a z tego co wiem, nie wiem, no. Mają co najmniej połowę mózgu, więc na pewno będą lepsi od... Nie jestem taki, że tak powiem, dobry w gadce jak Ameron, więc... także liczę wiem, gdzie się ściskamy, to wiem. Faszystowskie, nazistowskie mody potem... Anna... Przede wszystkim będziecie się trzymali blisko... Dimitri tu, Borys Radziaczek. Żeby nie było, że się rozbiegacie w piżu, bo jak nas rozbiją i będą wyłapać nas pojedyncze, to dupa zbita. I przypomnę... Bako, tak. Wiesz, jak będziemy się przemieszczać, to ja mogę iść z przodu tak 50 metrów, żeby jakby coś, jakbyśmy wpadli na kogoś, to żeby nie cała sekcja obrwała, no. Tylko na przykład tylko... Na dobra, jako trójka, no okej, okay, okej. Okay. Ja mogę iść jako pierwszy. Bako? Dobra, tak, gotowy. Nie trzeba puszczać. Okej. Okay. Informacje prowadzić 50 metrów? No pójdziesz, no będziesz prowadził, będziesz jeszcze wcześniej. No. Będziemy patrzeć na twoje. Jak coś to masz te ręcznie możesz pokazywać sygnały, będziemy cię widzieć. Smoku, ja byłem z tobą w Badzimie, tak? Panowie musimy ruszyć. Informacyjnie. Go. Idziemy. Dobra, ruszamy. Ruszamy. Borys. Bako? Chciałeś wyjąć. Zajęliśmy bazę, nam na punkt A. Zrozumiałem, mam się przegrupować razem z wami? Przyjął, od razu zmierzaj na A. Już idziemy. Dobra, wygramy się. Uwaga, to już jest bliski dystans. Może wróć być zaraz za ścianą. Pugać. No kawałek z lasu, ale to jest dosłownie kawałeczek z lasu, ale będziemy leżeć. Jak dostaniesz ostrzenie, będziesz miał się jak tam ewakuować do lasu, nie znam. Ale tu nas osłania, bo to jest taki wzgórze. Niemcy potwierdzą, że na skrzyżowaniu byli. Nie, mam zdaniem kiepski pokój. Bako, z tej pozycji zgłoś do Julesa, że się skrzyżowania nie da obserwować, bo wszystkie pagórki nam zasłaniają, które są na północ od nas. Tutaj grupa B do HQ, z tej pozycji co jesteśmy, mamy mały problem, nie widzimy za bardzo skrzyżowania, a jakbyśmy zobaczyli, to musimy się wyjść z lasu. Grupa B, powoli podchodź. Mamy kontakt przy zabudowaniach na 300. Dobra, grupa B przyjąłem, podchodzimy. Dobra, panowie, mamy podejść pod skrzyżowanie. To do punktu chyba OR właśnie. Wroga piechota. Mamy kontakt w tym budynku na wzgórzu na 300. Na 300? Mhm. Tak, lecą tracery stamtąd. Dobra panowie, na 300 przy budynku są kontakty, czyli tak jak mówi na wzgórzu 109. Pytanie z innej beczki, gdzie jesteś, Bako? Przed lasem na wzgórzu na 240 od waszej pozycji cośmy wychodzili. Grupa B, podchodź powoli do wzgórza 100, jak to możliwe. Grupa B przyjęła do wzgórza 100. Tylko nie raszuj na tam dół, to jest kurde pułapka. Mamy iść na wzgórze numer 100. Nie jest priorytetem, teraz poświęcasz ludzi. Dobra, za mną cofamy do lasu i bierzemy kurs na lasem, idziemy na wzgórze numer 100. Ja będę przed wami troszeczkę szedł, Bako. Dobra, na razie poczekaj, bo musimy się wszyscy w kupę zebrać, byśmy się rozpieprzyli. Dobra panowie, na 320 idziemy linią lasu na wzgórze numer 100, Aret prowadź. Sekcja B. Tu sekcja B, wyruszamy w kierunku wzgórza numer 100, idziemy linią drzew. Przyjął, spróbuj obejść od północnego wschodu zanim skrzyżowania. Ja jestem już trochę z przodu, na północną
strzałem od północnego wschodu mamy spróbować zająć skrzyżowanie. Oczywiście nie całą sekcję, musimy wstać tylko 3 ludzi. Tak, wie. Próbuję podzielić połowa, żeby zajęła to ten obiekt, a druga połowa trzymała w odwodzie gdzieś na wzgórzu i wspierała ogniem z tym kałem. Tak chcemy właśnie zrobić. Tylko 3 osoby pójdą zająć skrzyżowanie, reszta będzie leżała i będzie ubezpieczała miejsce. Tylko zaraz wybiorę takie miejsce, z którego moglibyśmy to zrobić. Nie wiem, czy tutaj z tego wzgórza 78 przy tym domku nie byłoby dobrze. Myślę, że dobra pozycja. Dobra, wyznaczam 3 ludzi. Wyznaczam... aha, 3 musi iść. Dobra, Smoku, Moju, Aret. Idziecie zająć skrzyżowanie. Bako, intruzik na wzgórze 78 pod domek. Zabezpieczamy. Poczekajcie tam na nas. Spróbujemy z tego wzgórza zrobić jakieś rozpoznanie skrzyżowania. Intruzik, czołgamy się. Z kim walczycie? Czyli to nie wy. Widać kontakty na wrogim bunkrze. To na tym wzgórzu, tak? Grupa B, Sidra. Tu grupa B, Bako, intruzik, wzgórze 78, reszta idzie na skrzyżowanie. Jesteście gotowi, Bako, żeby nas osłaniać w razie czego? Jeszcze... Przejdziemy na drugą stronę, na wschód. Jeszcze chwilę, zaraz będziemy. Dajemy im bazę, ale zamierzam zająć skrzyżowanie i zamierzam zająć drogę z osista. Hećku, powtórz jeszcze dobę, bo miałem trafik. Powtarzam. My się cofamy na wschód od HQ na drugie wzgórze. Zamierzam zająć skrzyżowanie, drogę do osista i utrzymać nasze początkowe. To jest to, ten bunkier na wprost na północ. Grupa B przyjęła. Boko? Spójrz mi na ten przydrzewie. Dobra, idź na przydrzewie. Kozi, połóż się. Kozi... B, czy macie kontakt ogniowy? Słucham cię. Zajmij tutaj to. Nie wychylę się za bardzo i tu patrz na ten azymut tutaj na północ i zachód. B, czy do was strzelają? Nie, tu B, nie potwierdzam, jeszcze żaden nabój nie przyjął. Bako, spytaj, czy bunkier... Przyjąć, jest strzelanie do bunkier, który umieściliśmy. Powtórz, Aret, bo miałem trafik. Czy bunkier ten w punkcie HQ jest zajęty przez naszych czy wrogich? Jules, tu Kozi, pytanie. Bunkier w punkcie HQ jest zajęty przez nasz czy przez wrogie jednostki? Puściliśmy bunkier HQ, spieprzyliśmy na wschód, straciliśmy drugie w tym bunkrze 3 ludzi. A punkt A? 2. A punkt A też należy do wroga, tak? Tak, punkt A już należy od wroga od 10 minut. Potwierdzam, punkt A jest wrogi. Okej, okay, czyli a ten drugi bunkier na północ od punktu A też wrogi? Tak, nasi na południe spierdolili. Dobra, jesteśmy gotowi. Mamy skrzyżowanie, widzimy, obstawiamy Aret ze spółką, ruszajcie. Czekaj. Ktoś zaglądał. Że gdzie? Gdzie? Mówię, żeby ktoś zaglądał na nas. Na tył, no. Kozi... Kozi tam trzymaj też nasz tył, ten las. Ja jestem na twoim radiu, jakby to... No wiem, właśnie mówię na ciebie na krótkim. Skrzyżowanie zajęte. To grupa B, skrzyżowanie zajęte. Przyjął, postura defensywna. Obserwujcie, 6 ludzi, tak? Lecą z punktu A do nas. Z tego A, tak samo z tego. Tak, 6 ludzi. 6, tak? 3 na skrzyżowaniu, 3 na wzgórze 7-8. Zostaw 3 na wzgórzu, pilnuj punktu skrzyżowanie, 3 poszli na sistach. B przyjął. Nasi się strzelają. Moje oberwą. B, czy do was strzelają?
Tak, dokładnie. Tak, była wymiana. Kto dostał? Jesteś w stanie się ewakuować z skrzyżowania ludzi? Skąd walą? Na północ od nas. Będę ich ewakuował w kierunku mojego wzgórza i przyjdziemy na SIS-ach. Becz, miałeś sprawę. No, jeżeli jest wróg. Mam jedną stratę moją. Z północy nas atakują. Z północy. Sofit, mam rozkaz przemieszczania ludzi na SIS-ta. Obroń się. Są na punkcie WP i na B przyjął. Punkt WP i północ od punktu WP. Są na punkcie WP i na północy od punktu WP. Przyjął, czyli utrzymują punkt A i WP. Dokładnie w skórze 109. Dobrze, się kamuflują, nie mogę ich wykryć. Arek, mam się podciągać, począłbyś do niego? On nie żyje, bo go dobili właśnie. Ale spróbujcie się wycofać na nasze pozycje i z naszych pozycji będziemy bronić skrzyżowania, żeby nic nie podeszło. Cofnijcie z tego skrzyżowania. Kontakt 330. Ale na 290. Tak. Na 330 były kontakty. Zadajcie zaporowy. Zaporowy, please. Dobra, dajemy zaparowy, chłopaki się wycofują. Zaparowy. Kurwa, dostałem, skądś walą do nas. Plecy, plecy. Druzik nie żyje. Ktoś biegnie na posterunek. Nie zdążyłem sprawdzić munduru. B, Sidrep. Tu B. Dość mocne straty, intruzik nie żyje. Jesteśmy pod silnym ostrzałem. Zgłoście się, brawo. Brawo, Borys. Kto został z Borysa? Aret? Kto jeszcze?